Szkoła Języków Obcych Bakalarus zorganizowała Dzień Młodych Naukowców. Impreza kierowana była do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Explorers Day, czyli Dzień Młodych Naukowców, to warsztaty językowe w języku angielskim połączone z różnymi eksperymentami. Tematem przewodnim była planeta Ziemia. Cieszymy się, że mimo iż jest sobota i dzień wolny od nauki szkolnej, przyszło tak dużo młodzieży, która mam nadzieję, że wniesie z dzisiejszego dnia wiele ciekawych wspomnień związanych z zagadnieniami, które omawiają podczas warsztatów w języku angielskim. Ponieważ w tym roku impreza nosi tytuł Earth Exploration, czyli podróż dookoła i do wnętrza Ziemi, warsztaty dotyczą Ziemi w różnych aspektach, takich jak ochrona środowiska, historia naszej planety, budowa geologiczna, prawa fizyki, w tym wypadku grawitacja. Po warsztatach uczniowie sprawdzają, czego się dowiedzieli przy użyciu nowoczesnych technologii, czyli pytań ukrytych pod QR kodami oraz internetowych quizów interaktywnych, takich jak Kahoot. Earth Exploration to bakalarusowa podróż dookoła oraz do wnętrza Ziemi. W ten wyjątkowy dzień eksplorersi przemierzali różne krańce naszej planety używając Google Earth. Zastanowili się nad przyszłością Ziemi oraz naszego Układu Słonecznego. Zajrzeli w głąb zielonej planety. Spojrzeli na naszą Terrę z perspektywy odległych planet. Eksperymentowali z grawitacją oraz Ziemią, po której chodzą do szkoły. Z żoną dowiedzieliśmy się, że kiedyś pierwszy ten kontynent nazywał się Pangea, że za parę milionów lat na Ziemi w ogóle nie będzie wody i z czego bardzo się smucę, no bo nikt nie będzie mógł już zobaczyć tej pięknej Ziemi i tych krajobrazów. Oczywiście te zajęcia są bardzo ciekawe i polecam wszystkim, żeby na nie przychodzili. Teraz mieliśmy zajęcia na temat grawitacji, a wcześniej poznawaliśmy interesujące fakty na temat kosmosu. Najbardziej podobało mi się sztuczki z grawitacją, kiedy pan zawieszał spinacze w powietrzu. Dzięki tym zajęciom mogłem dowiedzieć się naprawdę wielu informacji i jestem szczęśliwy, że uczę się w tak dobrej szkole. Po zakończeniu warsztatów naukowych odkrywcy zeszli w końcu na ziemię i zaprosili wszystkich uczestników na Explorers Earth Cake.